można pomóc innym ludziom. Ze mną Kuba Kasiński. Już któryś raz jesteś w Mszanie Dolnej. Chyba dobrze się tutaj czujesz? Tak, czuję się tutaj bardzo dobrze. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. Można powiedzieć nawet, że czekam ten kolejny rok, aż będzie orkiestra w Mszanie. Jest tutaj naprawdę świetny sztab, świetni ludzie. Widać, że Mszana żyje Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No myślę, że inne miasta, miasteczka mogą tylko Mszanie pozazdrościć. Co dzisiaj przygotowałeś? Dzisiaj przygotowałem pierś drobiową marynowaną łososiem wędzonym, atramentem z kałamarnicy, do tego kaszotto z kaszy pęczak, z dynią, z grzybami, z przyprawą curry i warzywa w orientalnym stylu, czyli taki trochę przegląd kuchni świata, można powiedzieć. Skąd taki pomysł? Pomysł po prostu wpadł sam. Zastanawiałem się, co przygotować. Pomyślałem, że trochę poeksperymentuję, trochę, tak powiem, zaszaleję. Pracowałeś też w kuchni polowej. Tak, tak. W kuchni polowej gotowałem z pomocnikami. Samemu by mi się na pewno nie udało. Gotowałem żurek. Do tego jeszcze kiełbaski grillowaliśmy i oczywiście jak co roku kaczma oberwanka przywiozła bardzo dobry bigos. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Można pomóc innym ludziom.